Dzień dobry. To ja, Wojciech, czy też, jak to zwykle mówić, Wojsko. Witam was u mnie w update'cie na kanale odnośnie lipca. Co się w lipcu na kanale dziać będzie? Materiał, który to nagrywam, jest to godzina 7, prawie 7:30. Jak zapewne widzicie, jestem w zupełnie innym miejscu. I słuchajcie. Chociaż może nie będę tak głośno mówił, bo Klaudia tam jeszcze śpi. Tak więc powiem, co się będzie działo na kanale. Otóż na kanale w lipcu planuję zrobić to, co nie udało mi się zrobić w czerwcu, ale też weszły drobne zmiany. Mianowicie jakie? No, w czerwcu zrobiłem przynajmniej dwie gry, które zrobić chciałem, czyli Call of Duty Black Ops 2 udało mi się zrobić w całości. Oczywiście podręczniki broni i tak dalej, te wszystkie części kampanii na weteranie i w ogóle, no to jeszcze będzie, tak więc do tego po prostu wrócę, tylko chciałem sobie samą grę przypomnieć, jak i również Sniper Elite 3 Afryka Ultimate Edition też na swój sposób zrobiłem. Nie przy, oczywiście tak samo jak przy Black Opsie 2, Sniper Elite 3 też będą podręczniki broni oraz też zamierzam tą grę przejść na najwyższym stopniu trudności, którym jest chyba bodajże realistyczny, jeśli się nie mylę. Ale teraz zostanę przynajmniej na chwilę, na jakiś czas przy tym, co będę robił. Bo oczywiście tak, zmieniłem nieco plany i pierwszą, i powiem tak, przez lipiec prawdopodobnie będę wracał na bieżąco do Battlefielda 5. Dlaczego do Battlefielda 5? Ano z tego względu, że tam pojawił się kolejny rozdział Teatrów Wojny i są tam dostępne nowe bronie. Z tego co widziałem, będzie dostępny karabinek C96. Będzie dostępny też pistolet maszynowy Welgan, czy też Welgan. Kompletnie nie wiem, jak tę nazwę wypowiadać. To jest pistolet maszynowy. Chyba bodajże jeszcze jeden karabin? Albo dwa? I coś jeszcze. W tej chwili nie pamiętam, sprawdziłbym na konsoli, ale Klaudia tam śpi, a nie chce jej przeszkadzać. Dalej, jeśli chodzi o gry, jakie zamierzam zagrać w samym czerwcu, to na pewno jest to skończenie Call of Duty Black Ops 3 w kampanii, gdyż tam mimo wszystko tej kampanii jeszcze trochę mi zostało do zrobienia, do odblokowania tych wszystkich kamuflaży i tak dalej. I na tą chwilę powiem tak, że karabiny szturmowe zostały już w całości zrobione. Zostały zrobione w całości karabiny maszynowe i chyba bodajże jedna wyrzutnia. Tak więc to zostało przeze mnie zrobione. Obecnie jestem na etapie robienia strzelb,
karabinów maszynowych, karabiny maszynowe na pewno będę musiał zrobić, tak samo jak i karabiny snajperskie. Została mi jedna wyrzutnia oraz pistolety. I to wszystko tak naprawdę. I to jest wszyściutko, jeśli chodzi o Call of Duty Black Ops 3. Potem na pewno będę chciał do Call of Duty WW2 wrócić do kampanii. Się tutaj na pewno wracam. Do WW2 wracam non-stop, mianowicie robię te wszystkie filmy związane z otwieraniem zrzutów i tak dalej. Więc od razu też tutaj mówię, gdyż ten materiał jest nagrywany przed tym, zanim ten poprzedni z WW2 został wrzucony, jest taki, że ja nagrałem, nie nagrałem jednego filmu, gdyż musiałem to całe swoje stanowisko jeszcze wtedy przygotować, więc to nie było tak hop siup. Oczywiście stanowisko nie było jeszcze tak, nazwijmy to, w pełni gotowe. Było zrobione trochę po macoszemu, ale przysiedziałem i stwierdziłem, że mimo wszystko to stanowisko zrobić muszę. Psiaki, spokój. Jeśli chodzi o sam wyjazd, bo na wyjeździe jestem, to jest bardzo przyjemne. Bardzo przyjemnie jest, bardzo ciepło, ale też cicho, mimo wszystko. Ja jestem tym osobnikiem, który bardziej lubi ciszę niż zgiełk. Oczywiście to, że praktycznie na co dzień mieszkam w mieście, ma swoje zarówno plusy, jak i minusy. Oraz mieszkanie na wsi też ma swoje plusy i minusy. To wiadomo. Natomiast na pewno plusem mieszkania na wsi jest to, że tu owszem, tak naprawdę jest ta cała cisza, człowiek może się wyciszyć po całym dniu pracy i tak dalej. No ale minusem jest to, że tutaj non-stop też trzeba coś robić, nawet jak się z tej pracy wróci tak czy siak. W mieście jest, można powiedzieć, na odwrót. Minusem jest to, że ten hałas cały czas jest. Owszem, trochę w mniejszym stopniu, ale jednak. Czekajcie chwilę. Friko, zostaw to. Czekajcie. Friko, zostaw to. Wypad. Wypad. Zostaw. Okej, jestem. Znajdźcie mi drugiego takiego gościa na YouTubie, który nagrywa filmy, a jeszcze przy okazji wychodzi z kadru w międzyczasie. Chyba jeszcze trochę poprawię. O, teraz będzie dobrze. Natomiast no w moim przypadku plusem miasta jest to, że tam już mam po prostu gotowe moje stanowisko pracy, tak, przy którym siedzę, przy którym nagrywam, przy którym pracuję, czy to w szkole, czy to normalnie w mojej pracy, czy też jak pracy dla YouTube'a, bo nie ukrywam, YouTube tak naprawdę stał się, bo można powiedzieć, też moją w pewien sposób pracą, oczy i tutaj też dodam, że na samym YouTubie nie zarabiam. Nie zarabiam na YouTubie z tego względu, że póki co to po prostu stanowi dla mnie przyjemność. Gdybym chciał monetyzować moje filmy,
To raczej nie byłyby to wielkie zyski, byłyby to pokroju raczej około 80, może 90 centów, to daje zaledwie 2-3 złote. Ewentualnie też myślałem nad założeniem konta w serwisie Patronite, ale na razie sobie to odpuściłem, po prostu. Jeśli faktycznie byście chcieli mnie wspierać na Patronite, to oczywiście dajcie znać w komentarzu pod filmem. Ogólnie za jaką kwotę byście chcieli mnie wspierać? Tam tak naprawdę chyba można zacząć już od 5 zł miesięcznie. Co prawda to jest niedużo, ale uwierzcie mi, że te 5 zł to taka ta minimalna stawka chyba bodajże jest na Patronite. Nie wiem jeszcze tak naprawdę za dobrze tam. Nie wchodziłem na tą stronę, nie czytałem tam aż tak dużo tego. Natomiast z tego co wiem, to można w serwisie Patronite wspierać twórców, jak chociażby robi to Energik, robi to Quaz. Nie wiem jak robią, nie wiem co z innymi. Wiem, że na pewno tacy użytkownicy jak powiedzmy Sarge the Player, T-Volt Games, czy chociażby Royson, jeśli się nie mylę. Royo? Chyba tak. Oglądałem u niego kiedyś parę filmów, ale po prostu znudziły mnie, więc stwierdziłem, że to nie jest kol typ, który ja mogę oglądać. To oni raczej ze samego Patronite'a nie żyją, o ile oczywiście mają w jakiś sposób swoją pracę, tak? To chociażby T-Bold, gdzie jego głównym źródłem zarobku jest YouTube, są streamy, gdzie ludzie wpłacają na jego konto i tak dalej. I naprawdę robi super materiały, tak więc życzę mu jak najlepiej oczywiście. Ale wracając, jeśli byście chcieli, żebym założył Patronite, byście wspierali mnie za tą kwotę tych 5 zł miesięcznie, to naprawdę dajcie znać, czy warto. Do tego, jeśli chodzi jeszcze o sam update, o sprawy na samym kanale i tak dalej, to myślę, że chyba by było wszystko tak naprawdę na tą chwilę. Nie wiem, nie widzę powodu, dla którego no tak, materiał bez pociągu to materiał stracony. Nie wiem, czy słyszeliście ten gwizd, czy też nie. Co jeszcze? Chyba to by było na tyle, no. Na pewno, tak jak mówiłem wcześniej, Call of Duty Black Ops 3 będę chciał dokończyć. W pewien sposób też Call of Duty WW2. Jak już to nagrywam, to jest 1 lipca. Nie wiem, czy już czasem o godzinie 19 kontrakty nie weszły na nowe bronie. Nie wiem, czy to może od 8 lipca dopiero. Nie mam pojęcia tak naprawdę. Mimo wszystko ja te nowe bronie na pewno będę chciał zdobyć, będę chciał je wymaksować i tak dalej. I to by chyba by było na tyle. No, Call of Duty WW2, no i jeszcze ten cały Battlefield 5, tak, gdzie wyszedł ten cały teatr, rozdział 4 Teatru Wojny, w którym są nowe bronie. Mundury i tak dalej. Bardziej mnie właśnie interesują te odblokowywanie broni, czy to w klasach, czy to w czymkolwiek innym.
Oczywiście głównie w Battlefield 5 na tą chwilę gram, żeby odblokować sobie mundury i bronie w klasach. I tak naprawdę to tyle. Jeśli się to uda, no to będę naprawdę zadowolony. Natomiast jeśli chodzi, to tak naprawdę tyle. Bo znaczy się pewnie będę chciał zrobić tą grę, może nie tyle co w multi na 100%, ale po prostu pewien jestem tego, że po tym ambitnym planie, który sobie wymyśliłem w czerwcu, będę zabierał się za robienie wszystkich gier, nie tyle podręczniki broni, ale będę zabierał się za przechodzenie tych gier na najwyższym stopniu trudności. I oraz na 100%. Jeśli to na przykład będzie Assassin's Creed, będę chciał zrobić go na 100%. Nie mówię, że osiągnięcia i tak dalej, gdyż 100% w samej grze to tak to naprawdę jest ciężka i żmudna praca. Do tej pory chyba zrobiłem 6 albo 7 gier na 100%. Naprawdę, z czego jestem kurwa dumny z siebie, że taki zajebisty jestem i w ogóle. I cóż. No na pewno też będę w między, jak już ten ambitny plan, o który wymyśliłem sobie w czerwcu, uda mi się zrealizować. No powiedzmy te dwie części planu udało mi się w jakiś sposób zrealizować. To na pewno będę nagrywał, może nie wszystkie gry od początku do końca na najwyższym stopniu trudności, ale po prostu będę nagrywał ciągiem dany fragment, potem je wrzucał i będę nagrywał dalej. Tak więc, żebyście mieli w pewien sposób rozeznanie w tym, jak mi po prostu idzie od ostatniego momentu, gdzie skończyłem. Tak więc cóż, to by było na tyle. Taki trochę luźny materiał, trochę niezwiązany z samym grań, z tym co się na kanale będzie, ale myślę, że jak najbardziej wam się ten materiał dobrze słuchało, bądź też oglądało, gdyż przeważnie te filmy update'owe są właśnie takie typowe do posłuchania. Czy to gracie, czy cokolwiek tam innego robicie. Tak więc cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. I cóż, a ja będę zabierał się za granie w Battlefield 5, żeby odblokować tam te bronie, mundury i tak dalej, a potem Call of Duty Black Ops 3. No, to by było tyle. Tylko będę musiał poczekać, aż Klaudia wstanie, a z tym może być różnie, bo na przykład wczoraj wstało około godziny 10. Ale kij tam, najwyżej sobie jakiś film nadal puszczę, czy coś, na telefonie. No. I to chyba by było na tyle. A, właśnie, nie wspomniałem, co ja piłem. Tymbarka, jest to orężada. O smaku, to jest cytroneta o smaku rabarbarowym i muszę przyznać, bardzo dobra jest. Jest data spożycia, widzę. Maj 2020 do godziny 23:22. Ale nie powiedziano do którego maja. Czyli można może do ostatniego dnia maja, do 23:22, a może do 1 maja. Nie wiadomo, a może do połowy, a może do 14, a może do 23 maja. Kij wie. Dobra, tak czy siak, dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej.